Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna część pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Tak jak obiecałem, na początek pięć pierwszych, najbardziej popularnych pytań. Pierwsze pytanie od użytkownika ze wsi. Życie monastyczne w Polsce. Szanse na jego odrodzenie z punktu widzenia bractwa. Wspólnoty zakonne współpracujące z bractwem i sprawa trzeciego zakonu w waszych strukturach. Prosimy o parę słów na ten temat. Był numer naszego dwumiesięcznika Zawsze Wierni poświęcony życiu monastycznemu, w szczególności właśnie temu związanemu z bractwem, także po bardziej szczegółowe informacje odsyłam tam. Jeśli nie zapomnę, to umieszczę link do księgarni Tedeum, gdzie można ten numer zakupić. Jeśli zapomnę, to przypomnijcie mi i wtedy go umieszczę. Tutaj w takim wielkim skrócie, jak widzę szanse na odrodzenie życia monastycznego w Polsce. No w tej chwili to nie wygląda to szczególnie ciekawie, to znaczy ogólnie na całym świecie życie monastyczne drastycznie podupada. Upadek dyscypliny zakonnej, praktycznie w ogóle nie uczy się ani księży, ani zakonników właśnie ascetyki i mistyki, tradycyjnej ascetyki, tego w jaki sposób człowiek powinien dążyć do doskonałości. To wszystko zostało zastąpione, no powiedzmy, takimi ogólnikami o tym, że Bóg jest dobry i że wystarczy tylko kochać Pana Boga i bliźniego i wszystko będzie dobrze. Oczywiście to się zgadza, że należy przede wszystkim kochać Boga i bliźniego, ale nie przez przypadek wszyscy wielcy święci walczyli o swoje uświęcenie. Nie przez przypadek tylu wielkich nauczycieli życia duchowego, święty Jan od Krzyża, święta Teresa od Jezusa, właśnie pisali całe dzieła na ten temat, w jaki sposób należy dążyć do doskonałości. Oczywiście życie zakonne bez dyscypliny zakonnej, bez ascetyki i mistyki, no oczywiście ono leży i nie ma za bardzo szansy się podnieść. A więc, żeby życie zakonne w Polsce się odrodziło, potrzebowalibyśmy gwałtownej reformy życia zakonnego, gwałtownej reformy formacji kapłańskiej, a więc również formacji zakonnej, właśnie w kontekście tej ascetyki i mistyki. To jest oczywiście rzecz przekraczająca nasze kompetencje. Co my, jako Bractwo Świętego Piusa X, możemy robić? No możemy wspierać tradycyjne zakony, zgromadzenia zakonne, które starają się zachowywać stare reguły. Te reguły, które faktycznie wymagały od zakonników. Te reguły, które faktycznie ustanawiały pewien porządek, które faktycznie uświęcały po prostu. I jak najbardziej staramy się wspierać, gdzie tylko możemy, takie tradycyjne zgromadzenia. Mój rodzony brat jest zakonnikiem, jest kapucynem w takim właśnie tradycyjnym zgromadzeniu współpracującym z nami w Morgon we Francji. Są to akurat zgromadzenie, oczywiście troszkę je znam, jest faktycznie zgromadzeniem bardzo takim rygorystycznym, bardzo wymagającym. Przez większość roku poszczą, stają w nocy na modlitwy regularnie, cały czas chodzą bez skarpet, po prostu jak prawdziwi kapucyni, cały czas z tą córą zakonną. To jest prawdziwe życie zakonne, wymagające, nastawione na to cześć Bożą, na oddanie samego siebie jako ofiarę dla Pana Boga. Jakie są możliwości, jakie są zgromadzenia zakonne bezpośrednio związane z bractwem. Oprócz tych, które gdzieś tam współpracują, mamy oczywiście naszych braci zakonnych, braci Bractwa Świętego Piusa X. Bracia są osobami poświęconymi Panu Bogu, które nie zobowiązują się, nie chcą podjąć się pracy kapłańskiej, posługi kapłańskiej, tego apostolatu, głoszenia nauki. Bracia zakonni poświęcają się różnym pracom, pracy katechetycznej, zakrystii, pracom powiedzmy takim artystycznym. Nasza piękna szkolna kaplica to w dużej mierze dzieło naszego brata Klausa i to praktycznie na każdym poziomie, to znaczy brat Klaus sprawował opiekę nad powstawaniem tej kaplicy na każdym jej etapie powstawania, a w dużej mierze to faktycznie zupełnie realnie zakasywał rękawy i tam pracował.
Także są oczywiście bracia właśnie Bractwa Świętego Pisa X, są nasze siostry Bractwa Świętego Pisa X, zgromadzenie zakonne. To jest zgromadzenie w zasadzie osobne, to znaczy tak jak bracia są bezpośrednio związani z przeoratami Bractwa Świętego Pisa X, tak siostry Bractwa Świętego Pisa X mają swoje osobne domy zakonne, zawsze mają swoją własną wspólnotę. Mamy również oblatki. Jaka jest różnica pomiędzy siostrami Bractwa Świętego Pisa X a oblatkami? Ano taka, że oblatki to jest to zgromadzenie, które powstało po to, aby przejmować te siostry zakonne, które już przychodzą do nas z innych zgromadzeń. Arcybiskup oczywiście był w jakimś stopniu skonfrontowany z tym, że trzeba było przyjmować wiele różnych sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń. Dlaczego? Dlatego, że w jego czasach sypały się te wszystkie klasztory i część sióstr zakonnych chciała właśnie zachować po prostu wiarę, chciała zachować tradycję. Nie chciały te siostry porzucać w tej tradycyjnej dyscypliny i dlatego zgłaszały się do arcybiskupa. I takie zgromadzenie różnych sióstr z różnych zgromadzeń, to oczywiście nie dało się tych sióstr tak po prostu umieścić w jakimś innym zgromadzeniu, na przykład właśnie jak siostry bractwa, to są jakby zupełnie inne typy formacji i tak dalej. Tak ścisłe zgromadzenie jak siostry bractwa po prostu najprawdopodobniej by tego nie przetrwało. Natomiast właśnie po to powstały siostry oblatki. To są siostry, które działają trochę podobnie jak bracia Bractwa Świętego Pisa X, to znaczy są związane z konkretnym przeoratem i tam działają, mają jakby trochę większą wolność niż siostry Bractwa Świętego Pisa X i posługują, powiedzmy, że w sposób podobny do właśnie naszych braci. Tak jak wspomniałem, poszczegóły odsyłam do Zawsze Wierni, do numeru Zawsze Wierni poświęconego właśnie życiu zakonnemu. Kolejne pytanie. Użytkownik Wojciech. Jak podejdzie do tematu FSSPX, gdy, o nie daj Boże, papież oficjalnie zakaże odprawiania mszy świętej trydenckiej lub też ogłosi, że FSSPX, jeśli nie uzna wszystkich dokumentów Soboru Watykańskiego II, stawia się wraz z wiernymi poza Kościołem katolickim? No, bractwo ma już doświadczenie w takich sytuacjach, także nie będzie to dla nas jakimś wielkim szokiem i zaskoczeniem. Już wiemy, jak się należy w takiej sytuacji zachować. Należy trwać. Należy robić to, co do nas należy. My, jako Bractwo Świętego Pisa X, będziemy nauczali katolickiej wiary. Będziemy udzielali sakramentów świętych. Będziemy odprawiali mszę świętą, oczywiście mszę świętą trydencką. I tyle. Nikt nas nie powstrzyma przed głoszeniem nauki. Nikt nas nie powstrzyma przed odprawianiem mszy świętej i udzielaniem sakramentów. Nie ma powodów, to znaczy jeśli zostaniemy po raz kolejny w jakiś sposób ukarani za to, że głosimy katolicką naukę, za to, że ostrzegamy wiernych przed niebezpieczeństwami, które grożą ich wierze, wierze ich dzieci, to te kary i tak nie będą miały wobec Pana Boga żadnej mocy. Najpierwszym prawem w prawie kanonicznym jest zbawienie dusz. I nikt nie może zostać w Kościele prawomocnie ukarany za to, że głosi katolicką naukę, za to, że udziela katolickich sakramentów, za to, że odprawia mszę świętą. I jeśli władza kościelna próbuje kogoś za to ukarać, to sama za to przed Panem Bogiem odpowie, ale ci, którzy mieliby być w ten sposób ukarani, nie przed Panem Bogiem nie zaciągają w ten sposób żadnej winy. Oczywiście jest to w jakiś tam sposób nieprzyjemne, ale my już sobie z takimi sytuacjami potrafiliśmy poradzić jako Bractwo Świętego Pisa X i zachowamy się tak jak zawsze. Będziemy głosili naukę, udzielali sakramentów, odprawiali mszę świętą. I tutaj porządek prawny, czy nas w ten sposób ukarają, czy w inny sposób ukarają, jeśli nie będzie podstaw do tych kar, to znaczy jeśli te kary będą naprawdę za to, że właśnie nauczamy, że odprawiamy mszę świętą, że udzielamy sakramentów, jeśli te kary będą za to, że jesteśmy katolickimi księżmi, to te kary nie będą miały żadnych skutków nadprzyrodzonych. To będzie tylko farsa, nic więcej. Kolejne pytanie. Użytkownik Łukasz Sadecki.
Szczęść Boże! Jaki jest stosunek bractwa do innych wspólnot starających się odnowić liturgię tradycyjną, na przykład do Instytutu Dobrego Pasterza lub Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej? Jak już wspomniałem w moich materiałach, bractwo jak najbardziej stara się wspierać tych księży, którzy starają się nauczyć mszy świętej trydenckiej. Jak najbardziej zależy nam na tym i postrzegamy to jako rozwój w bardzo dobrym kierunku. Bardzo się cieszymy, gdy młodzi księża, starsi księża, w ogóle po prostu księża uczą się odprawiania mszy świętej trydenckiej. Bez wątpienia jest to rzecz dobra. Jeśli chodzi o różnego rodzaju zgromadzenia, które odprawiają mszę świętą trydencką, to przeważnie w praktyce jest pomiędzy nami brak realnych stosunków. Zwykle trzymamy się od siebie jakoś tam na dystans. Dlaczego tak jest? Jak gdzieś w jakimś materiale wspomniałem, często tak jest, że te osoby, które gdzieś tam są wobec siebie blisko, to znaczy mają stosunkowo podobne poglądy, ale jednak istotnie różne, te osoby bardzo często właśnie nawzajem postrzegają się jako niebezpieczne, właśnie dlatego, że uważają, że ta różnica jest bardzo istotna, a jednak większość jest podobna, dlatego w jakiś sposób jest to, powiedzmy, pewne zagrożenie. Trochę tak jest w tym przypadku, to znaczy te zgromadzenia związane czy mające umocowanie w strukturach prawnych, umocowanie w strukturach kościelnych, jak na przykład Instytut Dobrego Pasterza, uważają przeważnie, że my niepotrzebnie się jeszcze jakoś tam stawiamy, że my niepotrzebnie się opieramy i w ten sposób ryzykujemy, że tak naprawdę będziemy właśnie jakimiś schizmatykami. I jeśli już nie jesteśmy, to przynajmniej jesteśmy w wielkim ryzyku. Jest wielkie ryzyko, że staniemy się schizmatykami. My z kolei uważamy, że te zgromadzenia poszły na pewien niebezpieczny kompromis. To znaczy, że postawiły konkretne regulacje prawne ponad wolnością ostrzegania przed zagrożeniami dla wiary. A więc bractwo Świętego Pisa X mówi, że kapłani muszą ostrzegać przed tym, co jest niebezpieczeństwem dla wiary. No, z tą zasadą raczej wszyscy kapłani się zgodzą. Natomiast nie tylko z bractwa Świętego Pisa X. Natomiast my uważamy, że koniecznie musimy ostrzegać wiernych przed nowym rytmem mszy świętej, które długofalowo również stanowi pewne zagrożenie, bardzo realne zagrożenie dla wiary. No i dlatego jak do tej pory nie możemy dostać statusu kanonicznego, bo twierdzimy, że nowa msza stanowi zagrożenie dla wiary. Uważamy, że musimy o tym mówić. I teraz ta różnica w tym podejściu powoduje, że nie ma między nami jakiejś wielkiej przyjaźni i wielkiej współpracy. Pytanie od użytkownika Mateusz Kućmiński. Co ksiądz sądzi na temat arcybiskupa Fultona Sheena i jego nauczania? Bez wątpienia jego nauczanie, jego nauki, przemówienia, książki to są rzeczy wartościowe. Natomiast ja osobiście jakimś wielkim fanem nie jestem, to znaczy zarówno jego nauczanie, o ile uważam, że jest wartościowe, o tyle nie jest to jakoś konkretnie coś, co by do mnie szczególnie przemawiało. Również jego zachowanie w obliczu reform liturgicznych i tego, co się zaczęło dziać w Kościele po Soborze, raczej pozostawia wiele do życzenia. To znaczy arcybiskup Sheen nie podjął tutaj żadnego działania, przyjął za zasadę, że należy zachować przede wszystkim posłuszeństwo i nie uznał, że sytuacja jest na tyle niebezpieczna, że należy przede wszystkim bronić wiary, a nie zachowywać za wszelką cenę posłuszeństwo. Dlatego nie jest on dla mnie, powiedzmy, jakimś wielkim autorytetem, choć zdaję sobie sprawę, że bardzo często mówi naprawdę bardzo trafnie, bardzo, bardzo mądrze i że bardzo często są to bardzo wartościowe nauki. Pytanie od użytkownika PPP-KKK. Jaki jest stosunek bractwa do posoporowego brewiarza? Czy zaszły w nim tak samo niebezpieczne zmiany jak w rycie mszy i innych sakramentów świętych? Czy warto, by tradycyjny wierny pragnący odmawiać brewiarz, a zamiast posoborowej liturgii godzin odmawiał oficjum parwom Najświętszej Maryi Panny? Jeśli chodzi o ostatnie pytanie, to myślę, że tak. To znaczy, że na pewno małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny jest lepszym rozwiązaniem niż posoborowy brewiarz.
Bez wątpienia ta reforma nie jest aż tak tragiczna jak reforma mszy świętej. Nie mamy tutaj do czynienia z czymś, co będzie długofalowo niszczyło wiarę, choć również jest to rzecz dosyć niebezpieczna. To znaczy, rycerz został drastycznie skrócony, uproszczony i przede wszystkim, nawet najgorsze nie jest to, że jest uproszczony i skrócony, tylko najgorsze jest to, że przestał być w praktyce obowiązkowy. To znaczy dzisiaj, jak kiedyś, kapłan według tradycyjnych zasad teologii moralnej brewiarz obowiązywał pod karą grzechu ciężkiego. Każda mała godzina obowiązywała pod karą grzechu ciężkiego, czyli kapłan, który świadomie i dobrowolnie zaniedbał jakąś, chociażby jedną z mniejszych godzin liturgicznych, grzeszył ciężko. Dzisiaj jest zapisane w prawie kanonicznym, że kapłan powinien odmawiać brewiarz i przynajmniej jakąś jego część. Czyli w praktyce ta zasada, ten obowiązek został zniesiony, został zastąpiony tym, że powinien, a przynajmniej jakąś tam jego część. Czyli w praktyce nie wymaga się od kapłanów modlitwy. Jest to część tego wielkiego kryzysu kapłaństwa, zrezygnowanie właśnie z tradycyjnej ascetyki i mistyki. To jest jeden z tych punktów, zniszczenie tego życia modlitewnego. Powinien kapłan, no powinien, ale tak naprawdę ostatecznie nie musi. I no to jest jeden z tych punktów, jest takich punktów wiele, które wszystkie osłabiają to życie kapłańskie, osłabiają formację kapłańską i sprawiają, że dzisiaj Kościół wygląda bardziej jak korporacja niż jak Kościół, niż jak to ta boska oblubienica, która ma przede wszystkim oddawać cześć Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Kolejne pytanie. Użytkownik Szymon Manka. Czy Hiob jest postacią historyczną, czy tylko fikcyjnym archetypem? Czy wiadomo, ile może być w Starym Testamencie treści wychowawczych, niekoniecznie opartych o prawdziwe wydarzenia lub osoby? To jest pierwsze pytanie od tego użytkownika. Tutaj jest kilka pytań. To jest pytanie bardzo trudne i faktycznie, o ile oczywiście tradycyjnie przyjmowano, że Hiob jest postacią historyczną, o tyle w ramach pojawiania się tej idei, że Pismo Święte wykorzystuje różne style, że oczywiście mamy w Piśmie Świętym chociażby psalmy, które są poezją, że mamy księgi, które są ewidentnie księgami mądrościowymi, czy właśnie filozoficznymi bardziej, i księgi, które są księgami historycznymi. Gdy na to zaczęto zwracać bardziej uwagę, pojawił się ten pomysł, że być może Księga Hioba jest rodzajem przypowieści, czyli jest księgą mądrościową, jest tradycyjnie umieszczana właśnie w księgach mądrościowych, a nie w historycznych. I pojawił się ten pomysł, że być może Księga Hioba jest po prostu jedną wielką przypowieścią. Są wewnątrz tej księgi faktycznie pewne wskazówki. Wydaje się, że i to wprowadzenie, i później nagłe wprowadzenie tego czwartego przyjaciela, którego wcześniej nie było, jakby wszystko, czyli jest wiele elementów, które wydają się wskazywać na to, że autorowi zupełnie nie chodzi o przekazanie jakichś konkretnych wydarzeń, tylko o właśnie pewną treść mądrościową i że w ten sposób można by tą księgę traktować jako przypowieść. Ja osobiście uważam, że nie jest wykluczone, że jest to księga, która jest przede wszystkim przypowieścią, a nie księga, która jest w pierwszej linii księgą historyczną. Natomiast jest to kwestia, powiedzmy, jak najbardziej teologicznie dyskusyjna. Co do zasady, jak najbardziej Pismo Święte zawiera księgi, które są księgami mądrościowymi, czy księgami, które nie są bezpośrednio historyczne. Chociażby Pieśń nad Pieśniami, gdzie ewidentnie, i to już od samego początku, to znaczy od czasów ojców Kościoła, jest w zasadzie oczywiste, że to nie jest konkretnie opis jakiejś właśnie pary małżeńskiej, która w ten sposób przeżywa tą swoją miłość, tylko że jest to właśnie pieśń pochwalna ku czci oblubieńca, oblubienicy. I tutaj znowu można by wchodzić w egzegezę bardzo głęboko, podawać różne interpretacje. Co do zasady jest w zasadzie oczywiste już na samym początku teologii katolickiej, że niekoniecznie trzeba traktować tą księgę jako opis historycznych wydarzeń. Decydujące jest to, jeśli mówimy o Piśmie Świętym, jego nieomylności i właśnie tej ocenie historyczności ksiąg, po prostu jak ta księga została napisana. Czy autor tej księgi chciał napisać księgę historyczną, czy on chciał nam przekazać pewne wydarzenia, czy chciał
napisać poemat, przypowieść. Tak? No i to my musimy odczytać z tych ksiąg, jak ewidentne jest w przypadku Ewangelii Świętych, że chodzi o księgi historyczne, choć nie taką historiografię w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, to znaczy wydarzenia nie są opisane po sobie idealnie chronologicznie, tylko ewangeliści przeważnie grupują na przykład mowy tematycznie, a nie chronologicznie. Natomiast ewidentnie im chodzi o to, ewangelistom chodzi o to, żeby przekazać konkretne wydarzenia, które miały miejsce, wielokrotnie o tym zapewniają. Podobnie w księgach historycznych Starego Testamentu. Jednak jak najbardziej jest możliwe, że właśnie autor chciał napisać poemat, jak pieśń nad pieśniami, że chciał napisać pieśń, jak to jest w przypadku psalmów. I w zasadzie jest możliwe, że chciał napisać również przypowieść, tak jak Pan Jezus opowiadał przypowieści, która ma charakter mądrościowy i księgi mądrościowe jak najbardziej pełnią rolę bardzo często właśnie takich mów, takich rozważań filozoficznych, których oczywiście w sposób oczywisty nie są księgami historycznymi, to znaczy ich celem nie jest opisanie jakiegoś tam ciągu wydarzeń. Przypadek Księgi Hioba jest przypadkiem właśnie, gdzie jest trochę takim granicznym, gdzie interpretatorzy zastanawiają się, czy faktycznie jest to księga, która ma przekazać wydarzenia historyczne, czy raczej jest to rodzaj przypowieści. Tak jak wspomniałem, ja bym zostawił tą kwestię otwartą, to znaczy nie widzę wystarczających powodów, żeby powiedzieć, że absolutnie z całą pewnością jedno, albo absolutnie z całą pewnością drugie. Drugie pytanie od tego samego użytkownika. Czy jest możliwe, niesprzeczne z wiarą katolicką, że dusze dorosłych, nie chrześcijan, czyli nieochrzczone dusze, mogą kończyć w limbusie, tak jak dusze dzieci nienarodzonych? Człowiek, który dochodzi do używania rozumu, może już albo chcieć poznać prawdę, chcieć oczyścić się z grzechu i wtedy może dostąpić tej łaski uświęcającej, albo zlekceważyć to. No i wtedy jest już odpowiedzialny za swoje trwanie w grzechu. Także nie wydaje się być takiej możliwości, żeby taki człowiek, który dochodzi do używania rozumu, mógł trafić do limbusa. To jest miejsce, które zostało przewidziane dla tych, którzy mają tylko i wyłącznie grzech pierworodny, którzy nie zgrzeszyli w żaden sposób później swoimi osobistymi grzechami uczynkowymi, to znaczy tymi, które by faktycznie sami spełnili. Można by tutaj dyskutować o osobach na przykład, które nie zostały ochrzczone, a nie doszły w pełni do używania rozumu. Gdzieś tam coś już zaczęło, jakby ten rozum gdzieś tam zaczął się rozwijać. Dziecko jednak nie zgrzeszyło jeszcze i nie ma tam faktycznie grzechu, za który mogłoby być ukarane. Być może. Natomiast co do zasady tutaj jest różnica, czy kwestia polega na tym, że osobisty grzech już później, to znaczy człowiek, który dochodzi do używania rozumu, ma obowiązek szukać tego poznania Pana Boga, szukać odpuszczenia grzechów i wtedy otrzyma łaskę uświęcającą. Jeśli tego nie robi, to tej łaski uświęcającej nie otrzyma i wtedy jest winny tego, że jej nie otrzymał, bo nie skorzystał z tej możliwości, to znaczy nie skorzystał ze swojego rozumu, żeby prawdy szukać, nie wykorzystał dobrze swojej woli do tego, żeby Pana Boga ukochać, Jemu służyć i tak dalej. Także raczej jest to niemożliwe, choć takie przypadki pośrednie właśnie człowieka, który gdzieś tam jeszcze nie doszedł do używania rozumu, nie został ochrzczony, kto wie. To jest jakby rzecz, którą myślę, że należy zostawić otwartą. Pytanie trzecie. Dlaczego msza w cerkwi prawosławnej jest ważna? Dlaczego u schizmatyków obowiązuje sukcesja apostolska? Jaki jest warunek jej ciągłości działania sakramentu kapłaństwa pomimo odłączenia od Rzymu? Tu może od razu odpowiem krótko. A więc, jeśli materia i forma sakramentu pozostaje zachowana, jeśli intencja pozostaje zachowana, to sakrament zostanie udzielony. To znaczy, jeśli biskup zachowuje materię i formę sakramentu, ma intencję wyświęcić kapłana, to wyświęci, nawet jeśli nie jest w łączności z Rzymem. I tak oczywiście schizmatycy postępują. Czy sytuacja bractwa nie była do niedawna podobna, tożsama z sytuacją cerkwi? W tym, że katolicy nie powinni byli brać udziału w mszach bractwa, kiedy było ono odłączone od Rzymu. Na czym polega różnica pomiędzy sytuacją FSSPX sprzed Benedykta XVI a cerkwią? Dlaczego grzechem jest dla katolika uczestniczyć w liturgii prawosławnej, skoro liturgia ta nie utraciła wymiaru sakramentalnego? To bardzo częste pytanie, jeśli chodzi o ten wymiar sakramentalny, ale może wszystko po
kolei. A więc jaka jest różnica pomiędzy, czy była różnica pomiędzy sytuacją bractwa sprzed zdjęcia ekskomuniki przez Benedykta XVI a prawosławnymi? Kościoły schizmatyckie, kościoły wschodnie świadomie i dobrowolnie odrzuciły prymat papieża. Przynajmniej w tym katolickim jego rozumieniu, to znaczy jako realny prymat. Bractwo świętego Pisa X nie odrzuciło tego prymatu, a więc nie odrzuciło tej prawdy wiary, jaką jest prymat papieski. Nie zrobiło bractwo nic, czym by w praktyce realnie zasłużyło na karę ze strony Rzymu. Arcybiskup Lefebvre chciał przede wszystkim zachować wiarę. Chciał formować kapłanów, którzy będą udzielali katolickich sakramentów, którzy będą nauczali naprawdę katolickiej nauki. Nie jest to nic, czym zasłużyłby sobie na karę, z racji, że przez to właśnie, że chciał tak nauczać i takich kapłanów formować, nie dostał pozwolenia na konsekrację biskupie ze względu na to, że Kościół ewidentnie był pogrążony w głębokim kryzysie, który sprawiał, że takich kapłanów prześladowano, zdecydował się na ten ruch. Ewidentnie nie ma w tym nic ze schizmy. Schizmatycy świadomie i dobrowolnie odrzucają prymat papieża. Twierdzą, że nie ma on realnej władzy nad całością Kościoła, co w zasadzie jest odrzuceniem jednej z prawd wiary. W ten sposób rozrywają, znaczy odrywają się od jedności Kościoła w sposób świadomy i dobrowolny, odrzucają pewną prawdę wiary. I jako do tych, którzy odszczepili się od Kościoła katolickiego, katolik nie może uczestniczyć w ich liturgii. To też widać tutaj pewną zasadę, to znaczy Kościół katolicki mówi, że nie jest najważniejsze, czy sakrament tam jest ważny, czy nie. W sensie nie jest wystarczające, że sakrament jest ważny. U prawosławnych sakrament jest Eucharystia, msza święta jest odprawiana ważnie. Natomiast nie wystarcza to do tego, żeby uczestniczyć w tej mszy świętej. Kościół wcześniej karał za uczestnictwo w schizmatyckiej liturgii. Dlatego, że nie wystarczy, żeby sakrament był ważny. Ten sakrament z racji, że był sprawowany poza jednością Kościoła, że był sprawowany przez schizmatyków, którzy odrzucają prawdę o prymacie papieskim, stanowił zagrożenie dla wiary katolików. A jeśli cokolwiek stanowi zagrożenie dla wiary katolików, no to Kościół musi przed tym ostrzegać. I zgodnie w zasadzie z tą samą zasadą należy ostrzegać przed nowym rytem, który z innych powodów stanowi zagrożenie dla wiary. Nie dlatego, że kapłani, którzy go odprawiają, odrzucają jakąś prawdę wiary, choć to też może mieć miejsce, szczególnie na zachodzie, w sensie na zachodzie Europy. Ale nie o tym tutaj mówimy, tylko dlatego, że sam ryt jest wybrakowany i jako taki nie przekazuje wiary w sposób wystarczający. Pytanie, dłuższe pytanie od użytkownika Mostu A. Zasadniczo unikam zostawiania komentarzy w internecie, ale pewna rzecz mi nie daje spokoju. Materiały na kanale bazują na retoryce, w której należy wykazać, że nowy ryt jest wybrakowany, nieodpowiedni. Skąd wynika taka strategia? Nawet jeżeli odbiorca zgadza się z tą argumentacją, to nadal nie ma przecież pewności, że stary ryt jest w tej materii lepszy. Jakby miał on to zrozumieć, kiedy go nie zna? Wydaje mi się, że w ten sposób można przekonać tylko już przekonanych. Ja ze swojej strony proszę o katechizację w materii liturgii, omówienie krok po kroku starego rytu, wytłumaczenie, co wyrażają poszczególne teksty, gesty, zachowanie podczas liturgii. Wtedy argumenty przeciwko nowemu rytowi nabiorą odpowiedniej mocy. Uważam, że jest to bardzo słuszny komentarz, to znaczy faktycznie to może tak zadziałać. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Postaram się również w najbliższym czasie umieścić tutaj na kanale katechezy dotyczące właśnie starego rytu, jego symboliki. Faktycznie tylko krytyka nowego rytu może zadziałać tak, że przekona tych, którzy są przekonani. Co do zasady, chodzi mi o to, żeby po prostu to wybrzmiało. To znaczy, może warto tutaj na ten temat więcej powiedzieć. Dlaczego od samego początku na kanale nie było treści, które by tak mocno krytykowały nowy ryt mszy świętej? Dlatego, że raczej przyjmujemy taką taktykę, że człowiek, który poznaje stary ryt, po prostu z czasem, uczestnicząc w starym rycie, dostrzega te ogromne różnice pomiędzy starym a nowym i dostrzega, że nowy ryt formuje wiarę w niewłaściwy sposób. I taki człowiek z czasem po prostu sam zauważa, że ja nie chcę chodzić na nowy ryt. I to jest przechodzi jakby zupełnie naturalnie. Dlatego bractwo nie przyjmuje sobie od razu właśnie za punkt honoru, żeby krzyczeć cały czas, że nowa msza, nowy rytm mszy świętej jest zły. Natomiast tutaj na kanale
po prostu zaczęto stawiać takie pytania, co z tym nowym rytem, jak i dlaczego, no to skoro pytania już są postawione, więc uznałem, że koniecznie trzeba odpowiedzieć, ale no faktycznie, tylko takie przedstawienie sprawy, że tutaj nowy ryt jest zły, może spowodować to, że przekonani już będą zadowoleni, a ci, którzy nie są przekonani, będą szokowani i być może część się zainteresuje, sprawdzi, zbada i coś z tego będzie, taką mam nadzieję, ale na pewno warto to wzbogacić, to rozszerzyć o taką katechezę właśnie o starym rycie mszy świętej. No, bez wątpienia sam fakt, że ten ryt wychował wszystkich świętych tutaj Kościoła Łacińskiego, to jest fakt, który myślę, że powinien wystarczyć do tego, żeby katolik zrozumiał, że to jest bez wątpienia ryt, dobry ryt, uświęcający. Ale taka katecheza to na pewno dobry pomysł. Pytanie od użytkownika Gordon Shumway. Co ksiądz myśli o księdzu Woźnickim? To pytanie, które już od dawna gdzieś tam się pojawia w ramach Q&A. Skoro odpowiedziałem na pytanie o ojca Pelanowskiego i księdza Natankę, to jak najbardziej wypada odpowiedzieć również i na to pytanie. O ile oczywiście jak najbardziej popieram walkę o tradycyjną mszę świętą, o odpowiednie miejsce dla tradycyjnej mszy świętej, o tyle stanowczo odradzam poddawanie się pod duszpasterstwo księdza Woźnickiego. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że to duszpasterstwo w praktyce tak naprawdę nie jest duszpasterstwem. Na podstawie tego, co widzę w internecie, co jest publikowane w internecie, mam nieodparte wrażenie, że ogromna większość treści, które padają z ust księdza Woźnickiego, to są ataki ad personam, to znaczy to jest krytyka wobec jakichś konkretnych osób, wobec współbraci, jego współbraci salezjanów, wobec hierarchii kościelnej, wobec księdza Natanka, wobec kogokolwiek innego, kto gdzieś tam w jakiś sposób się napatoczy, czy wobec jego własnych wiernych. To znaczy widzę tam ogromną ilość takich konkretnych zarzutów wobec konkretnych osób i ta ogromna ilość tych zarzutów sprawia wrażenie, że tam się prawie nic innego nie dzieje w sensie przekazywania nauki. To znaczy moim zdaniem większość tych przekazów księdza Woźnickiego, to co tam jest mówione, to nie jest duszpasterstwo, tylko to jest rodzaj takiego właśnie atakowania poszczególnych grup, co oczywiście duszpasterstwo do niczego nie prowadzi. Oczywiście pasterz ma obowiązek ostrzegać przed niebezpieczeństwami swoich wiernych, to jest słuszne. Natomiast ostrzeganie przed niebezpieczeństwami to jedno, a ciągłe mówienie o tym, co kto zrobił niewłaściwie, to drugie. I ja w tych kazaniach czy ogłoszeniach księdza Woźnickiego praktycznie w ogóle nie widzę tego aspektu duszpasterskiego. Widzę tylko ten aspekt takiego najeżdżania po kolei na różne osoby, różne środowiska i nie widzę w tym szczególnie wartości duszpasterskiej. Dlatego stanowczo odradzałbym wiernym poddawanie się pod duszpasterstwo księdza Woźnickiego. Pytanie od użytkownika ASW KAS liter. Czy nie uważa ksiądz, że słuszną strategią byłoby wprowadzać do parafii tradycyjnych mszy obok Novus Ordo, tak aby jak najwięcej osób mogło się z tą formą spotkać. Z jednej strony można na to patrzeć jak na legitymizację Novus Ordo, jednak z drugiej strony, jeżeli zakładamy, że msza tradycyjna jest największym dobrem Kościoła, to czy nie powinno nam w pierwszej kolejności zależeć na tym, by jak najwięcej takich mszy miało miejsce i jak najwięcej osób w nich uczestniczyło? Ujmując to zwięźle, czy bardziej nie powinno nam zależeć na dużej liczbie starych mszy niż małej liczbie nowych? Jak najbardziej kwestia wprowadzania starej mszy w jak największej ilości kościołów, to jak najbardziej Bractwo Świętego Pisa X jest za. Jakikolwiek kapłan przyjdzie do nas i będzie chciał się uczyć starej mszy świętej, to jak najbardziej będziemy mu w tym pomagali. Natomiast to pytanie z końca jest dosyć dziwnie postawione. Czy nie bardziej powinno nam zależeć, żeby było mniej, więcej starych niż mniej nowych? No jakby Bractwo tutaj nic nie robi w tej materii, żeby zmniejszyć ilość
ilość nowych mszy. No to zupełnie nie jest nasze zadanie i nasza kompetencja. Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby tych starych mszy było jak najwięcej. Natomiast odsyłam również do tego, co mówiłem o tych wszystkich wspólnotach czy zgromadzeniach, które odprawiają mszę świętą trydencką. I dodam jeszcze do tego, że oczywiście oprócz mszy świętej tutaj w kościele trzeba by było zrobić jeszcze dużo, dużo więcej, to znaczy naprawić formację kapłańską i tak dalej, naprawić seminaria, uniwersytety, zakony, plus oczyszczenie hierarchii z wszystkich, którzy dopuszczali się jakichkolwiek zbrodni, którzy są niegodni swojego urzędu. To są rzeczy bardzo trudne, jakby to wszystko gdzieś tam trzeba by zrobić, żeby Kościół naprawdę dobrze działał. Natomiast jeśli postawimy po prostu pytanie, czy dobrze by było, aby było jak najwięcej mszy świętych trydenckich? Oczywiście, że dobrze by było. Doświadczenie pokazuje, że biskupi są raczej niechętni wobec mszy świętych trydenckich i przeważnie z naszego doświadczenia wynika, że pozwalają dopiero wtedy na mszę świętą trydencką w jakimś mieście, gdy my się tam pojawimy i trzeba zrobić nam konkurencję. To znaczy, jeśli już ludzie muszą iść na starą mszę, no to niech nie idą do bractwa, tylko niech idą właśnie gdzieś tam do kościoła, gdzie jest ona odprawiana. W praktyce bardzo często tak to wygląda. To znaczy, jeśli my się gdzieś pojawimy, to od razu powstaje indult, czy jakakolwiek forma odprawiam mszy świętej trydenckiej, znaczy w jakiejkolwiek formie będzie ona odprawiana. Znaczy mam na myśli formę prawną, czy to będzie jakiś instytut, czy po prostu ksiądz, który będzie do tego oddelegowany. Bardzo często w miejscach, w których wcześniej ludzie nie mogli się doprosić o mszę świętą trydencką, właśnie nagle, gdy bractwo się pojawi, to wtedy okazuje się, że można już w tym miejscu odprawiać. Słyszałem takie argumenty ze strony, powiedzmy, że osób właśnie szeroko pojętego indultu, którzy twierdzili, że bractwo tak naprawdę szkodzi mszy trydenckiej, bo gdyby nie bractwo, to wtedy Kościół by tak zupełnie swobodnie pozwolił wszystkim odprawiać mszę trydencką, bo ona nie kojarzyłaby się właśnie z tymi złymi lefebrystami. Ojej, nie. Moim zdaniem nic nie wskazuje na taki rozwój sytuacji. To znaczy Kościół, hierarchia Kościoła po reformie liturgicznej bardzo ostro zakazywała odprawiania starej mszy. To było naprawdę traktowane jako coś złego. I gdyby nie bractwo wtedy nie zachowało tego skarbu, to on w ogóle mógłby zaginąć. Na zasadzie ta ciągłość mogłaby być, ciągłość odprawiania mszy świętej w starym rycie mogłaby być przerwana. I teraz to doświadczenie właśnie tego, że biskupi pozwalają na starą mszę przeważnie dopiero wtedy, jak my się tam gdzieś pojawimy w okolicy, no to pokazuje również, że no robią to niechętnie, że robią to tylko po to, aby jeśli już ktoś musi, no to żeby szedł na tą mszę właśnie gdzie indziej, ale nie do bractwa. Także moim zdaniem nic nie wskazuje na to, że hierarchia Kościoła pozwalałaby swobodnie na starą mszę, gdyby nie bractwo. To znaczy, tak pokazuje to obecne doświadczenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.